Moi kochani, dzisiaj będzie taki dość nietypowy początek tego odcinka, ponieważ jest godzina 23:48. Ja właśnie siedzę i montuję dla Was odcinek na sobotę, patrzę, a zapomniałem tam o najważniejszym. Mianowicie chciałbym Wam życzyć wszystkiego dobrego, najlepszego, zdrówka, szczęścia, abyście ten czas świąteczny spędzili ze swoimi najbliższymi i żebyście się mocno zregenerowali i mogli potem w nowym tygodniu ruszyć do swoich obowiązków, będąc wypoczętym i naładowanym pozytywną energią. Także jeszcze raz prosto z mojego serduszka wszystkiego dobrego dla Was. Póki co lecimy sobie szybką reklamą, no i przechodzimy do głównej części tego odcinka. Zapraszam. Partnerem odcinka, jak i całego kanału jest serwis eneba.com, czyli miejsce, gdzie przede wszystkim znajdziesz gry w świetnych cenach. Eneba co tydzień oferuje promocje, które możesz obejrzeć w zakładkach znajdujących się w górnej części strony. Jeżeli szukasz aktualnie jakiejś gry, to koniecznie zobacz, czy upatrzony przez ciebie tytuł przypadkiem nie znajduje się właśnie tutaj, do tego w najniższej na rynku cenie. W opisie filmu znajdziesz wszystkie linki, a ponadto jak zawsze przypomnę, żebyś przy zakupie pamiętał o wykorzystaniu mojego kodu zniżkowego, bo to zawsze kolejne zaoszczędzone kilka złotych. Eneba.com to zaufany serwis, którego każdemu polecam. Witam Was moi kochani w kolejnym odcinku z Grand Theft Auto San Andreas na moim kanale. Ja jestem Hubson, a przed nami kolejny epizod życia Carla CJ'a Johnsona w mieście Las Venturas, ponieważ to tutaj będziemy wykonywali dzisiaj wszystkie misje. Chyba nawet nie udamy się na lotnisko i nie będziemy raczej wykonywali jakby kolejnej misji dla trufa, ponieważ to, co się aktualnie w Elwi dzieje, jest naprawdę emocjonująco, intrygujące i mam ochotę właśnie na tę misję w tym mieście. Z tego, co zauważyłem, między tym odcinkiem a poprzednim, to odblokowała nam się misja dla Crashu. Ta misja jest tutaj gdzieś i nie wiem, czy w ogóle sobie do nich na początku nie podjechać. Dawno żeśmy Crashu nie widzieli, a w międzyczasie mieliśmy wątek Mike'a Toreno, gdzie Mike Toreno mówił nam, że ten pen i ogólnie Crash są nieszkodliwi, czasami potrafią być nawet przydatni z tego, co tam coś pamiętam, więc wypadałoby się z Crashem spotkać, zobaczyć, czy oni w ogóle cokolwiek o Mike'u Toreno wiedzą, czy wiedzą o naszej współpracy, czy w ogóle wiedzą, co ostatnio u Carla Johnsona się działo. No wiecie, to są takie pytania, które ja bym sobie postawił, gdybym był na miejscu CJ'a, nie? Co de facto Crash wie i dlaczego w ogóle chce się na ten moment z nami zobaczyć? Być może właśnie coś takiego ciekawego się dowiedział i z jakiegoś powodu CJ'a pomoc jest najzwyczajniej aktualnie nieoceniona i bardzo potrzebna. Albo po prostu może być tak, że Crash coś potrzebuje, no i musimy to wykonać niezależnie od tego, co ostatnio miało miejsce w fabule gry. Okej, jesteśmy na miejscu, nie będę więcej spekulował, bierzemy się za wykonanie tego zadania, no i zobaczmy przede wszystkim na początku cutscenkę. Misja pod tytułem Defraudacja. Się wie. Now things have developed since the last time we met. Despite our best efforts, the gig's nearly up. I'm sure you'll find some way to keep your badge. Your kind always do. You still don't get it, do you, Carl? This ain't about keeping some fucking badge. Hey, listen to the man. We all the same, Carl. You, me. We all trying to pull ourselves out of the hole. Somebody steps on me, I gotta step on you. Where's Hernandez with that fucking meat? He's been gone too long, Tenpenny. Getting a little edgy, fellas? Oh, how you like that, you piece of shit? That give you any idea how edgy I am? Whoa! Get up, bitch! You paying attention? Now there's a ruined town out west of here. Aldea Malvada. And there's some piece of shit DEA officer meeting with an FBI agent with a dossier. Now you get the dossier and you make both of them disappear. Tego można było się po części spodziewać. To znaczy, że i Frank Tenpenny, no i Pulaski
wpadli w jakieś tarapaty. Znowu pewnie kogoś zabili, albo coś takiego odwalili, na co ktoś zdobył z kolei dowody i w tym momencie trzeba tego kogoś załatwić, żeby Frank, ten Penny i Pulaski mogli sobie na spokojnie dalej działać i odwalać swoje dziwne rzeczy. Kurde, jak ta roślinka dziwnie odleciała. Powiem wam, że to, co mnie dość mocno intryguje, to dlaczego oni znajdują się w tym miejscu. Czy oni sobie kupili tutaj jakąś posiadłość? Czy może Frank, ten Penny z jakiegoś powodu komuś ją zarekwirował? Tak się mówi? Chyba tak. Zarekwirować, czy nie? No nieważne, tak czy inaczej, z jakiegoś powodu w tamtym domku przebywali. Być może ktoś wyjechał i się wdarli. Kurde, naprawdę interesujący temat. Jeżeli wiecie albo macie poszlaki jakieś na ten temat, to dajcie znać w komentarzu. Dobrze, musimy dojechać do Aldea Melvada. To jest chyba dokładnie to samo miejsce. Nie, to jest inne miejsce niż to... A, tu jest Arco del Oeste, czy jakoś tak. Kurde, to jest zupełnie inne miejsce. Dobrze, z uwagi na to, że musimy tam dojechać, to wypadałoby może w tym momencie przypomnieć sobie nieco, co działo się w odcinku poprzednim, ponieważ no, poznaliśmy zupełnie nowe postaci, wszystkie nowe, poza Truffem, z którym i tak gadaliśmy tylko przez telefon. Mianowicie Truff do nas zadzwonił, mówi: Karl, słuchaj, jest sprawa, tutaj się zabawiłem z moimi kolegami, żeśmy skończyli w dziwnym miejscu, ale są w tym miejscu piękne zachody słońca. Okazało się właśnie, że to miejsce znajduje się na pustyni, na dość wysokim szczycie pewnej góry. Musiałem podjechać i wziąć stamtąd dwóch brytoli, w sensie CJ musiał. No i tymi brytolami był Paul i Maker. Paul i Maker są to postacie, które z kolei znają doskonale pana Kena Rosenberga i właśnie do Kena musieliśmy te postacie dowieść. Na miejscu okazało się, że w mieście przebywa ten oto jegomość, jakim jest Ken Rosenberg i że potrzebuje pomocy, ponieważ totalnie nie radzi sobie z prowadzeniem biznesów lokalnych mafii. To znaczy mafie nie są lokalne, ale działają na lokalnym obszarze, że tak sobie powiem. No i będziemy musieli Kenowi Rosenbergowi pomagać w najbliższym czasie. Już do nas dzwonił nawet. Właściwie to dzwonił do nas chyba Kent Paul i mówił, żebyśmy wpadli w wolnej chwili do Caliguli, ponieważ... gruba akcja tu będzie. Ponieważ właśnie Ken potrzebuje pomocy. Dobrze, weźmy sobie, może ich eliminujmy z dystansu, ponieważ jak widać, oni mają naprawdę solidne bronie. Czy ja go w ogóle... Ten się wystraszył, co za chłop. Czekajcie, nie udało się. Ładuj, CJ, ładuj, oni są dobrze wyposażeni, trzeba uważać na nich piekielnie. Dobrze, że mamy snajperkę i możemy ich właśnie z dystansu eliminować. Tego gościa też sobie zabijemy, tego też. Udaj się za celem drugim helikopterem, spoko. Jacy oni są bogaci, zobaczcie. Bogole normalnie. Kurczę, muszę szybko wsiadać, ponieważ ten gościu lada moment mi ucieknie. Także wbijamy do helikoptera. Dziwne jest to, że pojawił się kolejny w tym miejscu. Ej, gdzie on w ogóle jest? Tutaj, spoko. Już myślałem, że jednak go nie ma. No i że akurat... Mamy do niego kluczyki, możemy w niego wsiąść i za tamtym lecieć. On mi w ogóle jest w stanie uciec? Mam nadzieję, że nie, bo kawał drogi musiałem tu dojechać. Oj, zapomniałem, że tu się steruje strzałkami. No i co, naszym celem jest aktualnie ten gościu w helikopterze i bodajże jeszcze jakiś typos, z którym tamten miał się spotkać. Tak wywnioskowałem z cutscenki. Tylko kwestia jest taka, czy oni już jakby we dwóch są właściwie, bo to mężczyźni, we dwóch są w tym śmigłowcu, czy jednak kolejny koleś będzie w miejscu, gdzie ten helikopter zmierza. No nic, z tego dowiemy się oczywiście lada moment. Tak w ogóle nie wiem, czy dobrze kojarzę, ale wydaje mi się, że mocno się męczyłem z tym zadaniem podczas poprzedniej serii Let's Play z tej gry. No, aktualnie mi się wydaje, że tutaj nie ma z czym się de facto męczyć, bo misja sama w sobie jest prosta. Musimy tam na początku przebić się przez kilku agentów FBI, potem lecieć za śmigłowcem, dolecieć do pewnego miejsca, no i w tym miejscu się zapewne z tymi gośćmi rozprawić oraz ukraść te całe akta, które potem będziemy musieli po prostu zniszczyć albo oddać w ręce Pulaskiego i ten Penny'ego. No ale jak się okazało właśnie tamtej serii Let's Play, tak kojarzę, nie jestem pewny na 100%, ale no miałem z tym duże problemy. I dlaczego goli nie 5 gwiazdek Wanted levelu, skoro tamten śmigłowiec, i dlaczego jakaś rakieta we mnie uderzyła? Co to ma być, u licha? Co to miało być? O dziwo, w tym momencie przeleciałem nad bazą wojskową i żadna rakieta nie została we mnie wystrzelona, co mnie dość mocno zdziwiło, no bo dlaczego wtedy została tym razem nie? W ogóle dziwny klimat. Tak czy inaczej, dookoła mnie latają hydry, co to ma być? I to są te jeszcze rakiety samonaprowadzające, samonamierzające. Shit, to nie będzie takie łatwe zadanie, zobaczcie to. Czy jest jakaś opcja w ogóle, żeby w tej misji nie dostać 5 gwiazdek wanted levelu? What the fuck? Czy ja zawsze, jak powiem, że dana misja jest prosta, to potem muszę
muszę tego żałować, bo oczywiście na początku było jakim cudem ja się męczyłem z tą misją, nie? Przecież ona jest taka banalna, prosta do wykonania i w ogóle, a tu dupa, oczywiście ta misja jest ciężka na maksa, czekajcie, wylądujemy sobie koło niego, coś we mnie leci, coś we mnie leci! Kościu, gdzie uciekasz, gnoju? Cyk, bierzemy to. Bierzemy to i spadamy. Zabierz je zanim zrobi to ktoś inny, spoko. Oh. Tu, na szczęście końcówka tej misji nie była zbyt ciężka. Ja pierdzielę. Ale na początku to cały się spociłem. Te hydry, samonamierzające rakiety i inne tego typu rzeczy. No byłem przerażony. Tak czy inaczej właśnie coś tam chyba mówiłem, cośmy wykonywali sobie w odcinku poprzednim i koniec końców zapomniałem wam wspomnieć o misji wykonywanej dla... Dla kogo? A, dla Kena Rosenberga, gdzie musieliśmy ukraść, że tak powiem, Johnny'ego Sindaco. Oczywiście chodziło o to, żeby go odbić, ponieważ inna mafia go tak jakby uprowadziła. A nam zależało na tym, żeby go uprowadzić. Tylko, żebyśmy to my go jednak uprowadzili, a nie kto inny. Z uwagi na to, że jestem już blisko tego miejsca, jakimś siłownia, w sumie chyba tak można powiedzieć, to nauczymy się nowego stylu walki, ponieważ ten tutejszy jest naprawdę kozacki. W sensie jest bardzo, bardzo skuteczny. I z tego nawet co widzę, mogłem to uczynić. Czy ja w stylu karate będę mógł w ogóle tego gościa wykończyć? Będzie to zapewne dość ciężkie, ponieważ styl karate jest, no, fatalnym stylem. Tak jak już mówiłem wielokrotnie o tym, my sobie to testowaliśmy podczas Pogromców Mitów, no i okazało się, że... karate nie jest stylem efektywnym. Jest efektownym, ale nie efektywnym. Jeszcze fajniejszy styl niż Los Santos. Ale kopniak. Just keep piling on the pressure. Don't give your opponent time to fight back. To wydaje mi się, że CJ miał się lepiej bić, zanim w ogóle przystąpił do tej szkółki. Nauczyłeś się nowych ciosów. No okej, tak, nauczyłem się nowych ciosów, to lecimy je przetestować. One oczywiście nam się w misji żadnej nie przydadzą, ponieważ w tym momencie wszystkie misje będą polegały na tym, żeby kogoś dorwać i po prostu go najzwyczajniej wykończyć za pomocą broni. No ale no, jak coś takiego umiemy, to niech będzie. Też jest coś takie jak jakiś tam cios w biegu. Jak to wygląda? To w ogóle mi to bardzo przypomina ten taki ruch ballasów, jak ballasi sobie stoją i coś tam gadają. To jest identyko to samo praktycznie, co nie? Ojej. No dobrze, jesteśmy całkiem blisko naszej chatki tutaj. Pojadę sobie zapisać grę, a potem skoczymy na kolejną misję do Kena Rosenberga. Albo może byśmy sobie kupili jakiś apartament? Może tutaj w ogóle? Ojej, to jest spoko miejsce. Gotówki mam dużo, więc czemu by nie? Czemu by nie, moi kochani? W końcu jesteśmy w Las Venturas. Mamy dużo, dużo pieniędzy, więc możemy tą kasą poszastać czasami. Mam taką przynajmniej nadzieję. A czy inaczej, nie pamiętam, żeby coś w przyszłości się pojawiło takiego, na co naprawdę CJ potrzebował dużo, dużo pieniędzy, także chyba nie musimy jakoś tam nadmiernie oszczędzać, więc sobie chałupkę kupimy. A właściwie to pokój hotelowy, ponieważ to, co też jest godne zauważenia, to, że na tej ulicy, tej całej The Strip, jakoś tak ona się nazywa, no to, że tutaj nie ma żadnych posiadłości takich w stylu jakiegoś tam safe house'u, tylko są same jakieś takie pokojowe hotele, że tak powiem, do wykupienia. No i one są dość drogie, ale z uwagi na fajną lokalizację są też bardzo, bardzo przydatne. No i to jest chyba to, co powiedziałem, nie? Oczywiście apartament już kupiony, w sensie o tej świetnej lokalizacji. Zobaczcie, że gdybym nie był leniem, to mógłbym nawet sobie podbiec z buta do Kena, ale my i tak podjedziemy naszym meritem, no bo czemu by nie? Zawsze ciutkę szybciej, nie? Aczkolwiek szkoda, bo do kasyna na przykład samochodem nie możemy wjechać i chyba nawet nie ma żadnej takiej metody na to, żeby dostać się do wnętrza jakimś tam motocyklem, chociażby, nie? Więc... tak czy siak, po tym jak otworzymy drzwi kasyna, i tak musimy dojść do Kena Rosenberga z buta. No dobrze, okej. Być może w ogóle dzisiaj poznamy kolejną postać, bo tutaj w Caliguli będzie ich kilka. Właściwie to dwie chyba. No zobaczymy, zobaczymy. Jednak obstawiam, że będzie to misja u Kena. No właśnie. Oh, baby, I'm back! I am back! Let's get this show on the road! The good doctor has revived the patient. Thank you, sweet thank has you, my son, thank sweet. So everything's straight now? No! Absolutely not! I'm still screwed! Absolutely screwed, but at least now I'm in the right frame of mind! What the fuck are we gonna do? Any minute now, some mafia bullet is going to splatter my brains all over the wall! My wall! My beautiful wall. Ooh, you missed it. Ja bym się z tego nie cieszył. Forget about it. Oh, that's a great idea, Tony, but you know what? It ain't gonna work, okay? Not this time. No way, no way. Look, man, relax. Get a grip. Yeah, you're right.
I need to get a grip. Take control. Yes. Grab the bull by the horn. And show everybody who's boss. I'm the boss. I am the boss. All right, then. All right. Let's tear this town up. That's what I'm saying. So where we going? Details. Details. Let's just get there. Rack 'em up, Macca. What's the matter with you? Ojej. To jest tutaj świetnie pokazane, co dobre narkotykueny robią z człowiekiem. Nie polecam. Nie bierzcie tego świństwa. Ja pierdzielę. We're gonna pay this Indaco's a visit. See how Johnny is. Win him over with some kind words during his convalescence. Well, yeah, sure. I can take you by there. I gotta get out of this game. Shit, my nose is pissing like a racehorse. That is really good stuff. Drive faster, would you please? Come on, come on, come on. What are you, an old lady? So you trying to get out? Yes, God, yes. I want to do something safe and legal and boring with people that like me. And have a wife and some kids and get divorced and fight for weekend access like everybody else. Listen, I'll see what I can do. Thanks, I'm just so tired of all this life and death bullshit. Ah, shit, shit's all down my damn shirt and everything. To my best shirt too. Didn't this shirt look good on me? Kocham to poczucie humoru Rockstara. W tym momencie każdy bierze ślub, potem ma dzieci, a potem się rozwodzi. Chociaż biorąc pod uwagę to, jakie są statystyki dotyczące rozwodów, no coś w tym jest na rzeczy, co nie? No dobrze, bierzemy jakąś stację radiową i lecimy do tej całej masarni, żeby odwiedzić Johnny'ego Sindaco. Tylko wiecie co? Jest jeden problem. Tak, wiemy. Jest jeden problem i nie wiem, czy CJ to przemyślał, ale Ken na pewno nie przemyślał, ponieważ nie ma takiej możliwości, ponieważ nie wie tego, że to właśnie Carl CJ Johnson przewiózł Johnny'ego Sindaco na masce samochodu i potem Johnny Sindaco właśnie z tego powodu trafił do szpitala. Także to może być delikatny szczegół, który może zaważyć o losach tego spotkania. What's going on? Did you forget something? No, look, you go on in, I'm away. Look, you gotta come with me this once. If I pull this off, I can carry on. I know I can, but please, you gotta come with me. I'm gonna squirt my ass all over the floor. Just this once, please, please, please. Okay, okay, chill. Shit, this can't look good. Listen, everything gonna be okay. Just remember, you the boss. I'm the boss? I'm the boss. I'm the boss. I'm the boss! I am the boss. I am the monkey. Hey, boys. Tell your boss that Ken Rosenberg is here to see him. Ken who? Ken Rosenberg. Ken Rosenberg, the guy that runs this town. Ooh. So, how's Johnny? He's doing much better. Huh. Yeah. He ate something this morning. Oh. Huh. Mm-hmm. Hey, Ken. Oh. Ah, oh, Christ, this fucking thing. Ken, como esta? How you doing? Pretty good. And you? Still got a little bit of the night terrors, touch of diarrhea, but I'll get through it. Huh, diarrhea. Cool. And yeah. Who's this? How you doing, Johnny? It's fucking him. It's him. Oh, my head. Oh, God. It's him. Oh, my heart. My heart. Damn, that nigga fucked up. That nigga fucked up. Ojej. Tak, to jest ewidentnie ta okoliczność, o której wspomniałem przed wejściem do tego miejsca, co nie? No cóż, pozostało nam się modlić, żeby udało się koniec końców z tego miejsca wyjść, ponieważ czeka na nas wielka zgraja mafiozów z Sindaco, jeszcze jeden gościu z piłą mechaniczną, który będzie chciał mnie pociąć i Kena Rosenberga też, także Ken, nie ciesz się z tego. Ale są też bardzo pozytywne rzeczy dotyczące tego tematu, ponieważ dzięki temu akcja naprawdę nabierze tempa. Nabierze tempa z tego powodu, że no, strzelają. Tak, fuck. Pewne osoby z tego właśnie powodu będą musiały przybyć do miasta, dzięki czemu odblokują się kolejne ciekawe zadania, także w sumie fajnie. Ken, czy zdajesz sobie sprawę, że gasisz ścianę, cymbale? Chyba za dużo tego koksu, ewidentnie. No przestań psikać, halo, już jest w porządku, ty. I te jeżdżące mięsa, one chyba będą największym naszym rywalem.
Mówiłem, że na nie trzeba piekielnie uważać. Nie ma co. Strzelamy same heady. Co on odwalał? Przecież miałeś iść do chłodnia, na początku coś nie kwapiłeś się do tego. Mięcho! Fuck! Ale było znowu blisko. Dobra, lecimy tędy. Trzeba uważać. Tu mamy kolejną zgraję tych cymbałów. Mamy kolejnego. Powiem wam, że M4 naprawdę w tej grze jest strasznie dobrą bronią. A jednocześnie nie jest tak bardzo przesadzona, jak to miało miejsce w GTA 3 czy w... Nie no, w GTA West już było okej, ale w GTA 3 M4 to była taka broń jak machine gun dosłownie, nie? Okej, mamy Kena. Szybko przybiegł do nas. Tam też widziałem po prawo, że jest kamizelka kuloodporna, ale sobie ją póki co darujemy. Raczej oni nie będą stanowić aż takiej dużej przeszkody, w sensie takiej nie do pokonania bez kamizelki, więc chyba nie ma co tracić czasu i lecimy po prostu przed siebie. Ken, jak widać, też sobie świetnie radzi. W sumie to Ken mógłby sobie tę kamizelkę podnieść. Nie miałbym nic przeciwko temu. Ale w ogóle, jak mnie to bawiło, jak CJ powiedział, ty mnie got fucked up. Genialny tekst. Jeden chyba z fajniejszych w całym GTSA. Wszyscy świadkowie nie żyją, kieruj się do wyjścia. Aha, spoko. Czyli po prostu w tej misji, można powiedzieć, chodziło o to, żeby koniec końców nikt tego nie przeżył i żeby nikt nie miał jak naskarżyć, co się tak naprawdę w Las Venturas wydarzyło. You and me tearing this town up? Nobody can stop us. Nobody in the world. Johnny's a done deal, and so is his gang. Too fucking right they are, dumb pussies. Oh, fuck, I'm screwed. I'm fucking screwed. What the fuck am I gonna do? Shit! You just gotta hang in there. Play it dumb. I'll figure out a way to get you out of this. Just drop me at the airport. Nah, man. They gotta think you dead. I'll think of something, I promise. W sumie co by można było na takie okoliczności losu przygotować i wykombinować, nie? No, naprawdę by musieli wszyscy pozostali myśleć, że na Ken Rosenberg nie żyje, no i gdzieś tam go ulokować w jakimś bezpiecznym miejscu, co nie? Chyba takie wyjście byłoby zdecydowanie najrozsądniejsze. Dobrze, jesteśmy na miejscu, wyłączę sobie muzykę, ponieważ boję się, że będzie jeszcze jakiś dialog na koniec. Get in there and be cool, like you've just been out for a relaxing drive or something. Come. Yeah, calm. I'm calm. Real fucking calm. I'm calm, Mr. Calm, Mr. Calm. That's me, Mr. Calm. No i z tego co widzę, mamy około 20 minut nagrywki, więc... wykonam na szybko zapis gry i potem zobaczymy się... Przepraszam, na jeszcze jednym zadanku dzisiaj. Tak, w tym momencie sobie spojrzałem, to no już żadnej misji u Kena nie będzie z uwagi na to, że to CJ ma coś wykombinować, więc będziemy musieli wykonać kolejną misję dla Uziego. Myślę, że może dzisiaj sobie czy zaczniemy ten wątek napadu na Caligulę, ponieważ już tam paru ludzi znamy, w Caliguli się czujemy dość swobodnie, więc można by było coś, jeżeli chodzi o to, o ten bieg cały zdarzeń, rozpocząć. Także zapisujemy grę i wbijamy tym razem do kasyna Four Dragons Casino, ale skręcamy za moment w prawo, ponieważ tam w pewnej przyjemnej, przytulnej kanciapie będziemy mogli zacząć planować włam do kasyna Caligula, który moim zdaniem jest bardzo klimatyczny i nie mogę się doczekać, aż też będziemy mieli wspólnie okazję go wykonać. Szpiegostwo architektoniczne. Okej. Woolsey? Oh, Carl. You could at least turn the lights on. Oh, I thought I had. But this window here must let some light in. Yeah. This perfect right here. This what we gonna plan heist at. Anyone else coming? Nah. Couldn't we have done this in my office? You gotta have a secret place to plan shit like this. That's just how it's done. Okay. I see where you're coming from. So what do we do? I guess we gotta make a plan. Speaking of plans, do you have the layout to Caligula's casino? Shit. Nah. I guess I gotta go get one. Meeting adjourned? Meeting adjourned. Szkoda. No ale nic, czeka nas misja pod tytułem Szpiegostwo architektoniczne. Być może tutaj zbyt wielu planów nie ustalimy, ale zdobędziemy bardzo ważne plany.
dzięki którym potem, znaczy które właściwie nam potem ułatwią włam do tego miejsca, no i też będziemy mogli wszystko szczegółowo zaplanować, co nie? Póki co, żeby zarobić oczywiście zdjęcie tym planom, to potrzebujemy aparatu, jest to w pełni logiczne. No a w Las Venturas jest mnóstwo turystów, jedni znajdują się, jak widać tutaj przy tym całym statku. Jak to miejsce się nazywa w prawdziwym świecie, co? W sumie nie pamiętam, a chciałbym. Jeżeli wy wiecie, to dajcie znać w komentarzu pliska. Okej, podbiegamy. Nie będziemy tutaj robić zbyt dużej rozpierduchy, zabijemy co najwyżej jednego typka. Oczywiście musimy spudłować pierwszy strzał, bierzemy aparat i udajemy się prosto do budynku, gdzie znajduje się ten cały plan architektoniczny, tak? Jak to się dokładnie nazywa? To jest po prostu plan architektoniczny, czy to jest jakaś mapa czegoś tam? Kurde, wydaje mi się, że jest jakaś fachowa nazwa na to. Ochrona w wydziale planowania jest bardzo surowa, unikaj problemów. Spoko, czyli na początku po prostu wbijemy tam bez żadnej giwery, na spokojnie sobie wejdziemy. No i myślę, że w trakcie wykonywania tego zadania CJ coś ciekawego wykombinuje i będziemy mogli zabrać te plany bez tak naprawdę ściągania na siebie większej uwagi. Okej, skręcamy po prawo, to jest ten cały budynek, on jest naprawdę, naprawdę pokaźny, potężny wręcz. Jak się nazywa? City Planning Department, okej, spoko. Wbijmy sobie tutaj wydział planowania. To cywilny budynek, schowaj broń, bo cię z niego wyrzucą. No dobrze, dobrze, dobrze. Tak, of course. Architectural plans for the Caligula's casino, please. Okay, sir. Are you aware that the reproduction of such plans is prohibited? Yeah, I'm only after some reference. You'll find the plans on the top floor. Aha. Schody są już dostępne, wejdź po nich i odnajdź miejsce, gdzie są plany. Aha, czyli tutaj w ogóle byśmy nie mogli wejść, gdybyśmy z tą facetką nie pogadali. W oddalonym pokoju na najwyższym piętrze. Dobrze, dobrze, to wbijamy. Raczej ta misja tutaj nie będzie się różniła w stosunku do wersji ostatecznej i prawdopodobnie za chwilę wydarzą się podobne sceny, co właśnie w wersji ostatecznej. Keep Starway Clear. Co? Ale co, mam tutaj czegoś nie wyrzucać, czy jak? Mamy ochroniarza. Mhm. Na dole znajduje się archiwum dokumentacji. Idź tam i sprawdź, czy możesz wywołać zamieszanie. Spoko, to jest jedno piętro niżej, tak? Tutaj. Tu po prawo. Tu jest jakiś document depository, okej. Te stare klimatyzatory rozpadają się. Zniszcz je w dowolny sposób. Myślę, że pistoletem z tumikiem będzie chyba najszybciej. Całkiem wytrzymały był ten klimatyzator, powiem szczerze. No tak, i my dzięki temu możemy sobie pobiec na górę. Wszyscy będą wychodzić. Schody są w tamtym miejscu. Spoko, 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 więc lecimy szybko na górę. Być może jak zarobimy to szybko, to nikt jeszcze się nie zorientuje, że tutaj coś nielegalnego odwaliliśmy. Okej. Szybko, szybko, aparat. CJ! I spadamy stąd. Spadamy. Fuck! Co jest? Where are those damn firemen? Co, ej? Gliny nie mogą zamknąć dolnych drzwi z powodu pożaru. Jeżeli będziesz musiał, to użyj broni. No fuck! Jakim cudem oni się w ogóle zorientowali, że to jest, że ja coś złego odwaliłem? Dlaczego gonią mnie dwie gwiazdki policyjnego pościgu? Tego do końca zawsze w tej misji nie rozumiałem. No bo w sumie co? Jak każdy inny po prostu w tym momencie bym sobie opuścił to miejsce i byłoby z głowy. Nie wiem, czy jakieś kamery by mnie tu zauważyły, że wchodziłem na górę i fotografowałem. No ale to z kolei wtedy, gdyby tak było, to odciąganie tych strażników w ogóle nie miałoby miejsca moim zdaniem. Co nie? Dobrze, że mamy całe życie, to nie muszę aż tak bardzo uważać i też mogę szybciej tę misję wykonać. Okej, wychodzimy. Spadamy, CJ, szybko! Ty, ile gości w ogóle? Oni mieli tylko zwykłe pistolety, ale dzięki temu, że było ich tak dużo, no to lada moment i by mnie normalnie zabili. 4 gwiazdki levelu wanted? Co to ma być? Wbijamy szybko do pain spraya, to znaczy do transfendera. Tutaj sobie przemalujemy pojazd i spadamy stąd jak najszybciej. Dawaj, CJ, wbijamy. What the fuck? Co za typy? Halo? Spieprzać! Ja tu się w tym momencie przemalowywuję. Co? Nie mogę? Poważnie? Niby z jakiej paki? Kurde bele. No nic, gdzie musimy w ogóle podjechać? Do kasyna Uziego. Dobra. Nie będziemy zbytnio na nic w takim razie uważać. Idziemy prosto przed siebie. Na szczęście droga jest prosta, bo tak naprawdę już kasyna Uziego i moje też, jakby nie było, znajduje się przed nami. Spadać, dziady! Nie będę wam ustępował pierwszeństwa, mimo że mam mniejszy samochód. No jak? Ja jestem bossem, I am the boss. Tak samo jak ten, tak samo jak Ken Rosenberg. No i co, wjeżdżamy i to powinno być chyba na tyle, tak mi się wydaje.
Czy nie jednak? Chyba nawet na pewno tak. Get this film developed for Woozy. You got it, CJ. Good work. Dziękuję. Spisałem się podobno. To, co mnie delikatnie wkurza, to to, że niestety tutaj pracujemy za free, no ale wiecie, koniec końców będziemy mogli z tego wyciągnąć naprawdę dobre pieniądze. Dobrze, moi kochani, ta misja dobiegła do końca, myślę, że ten odcinek też już dobiega do końca i będziemy sobie go najzwyczajniej kończyć. Także dziękuję, że byliście, trzymajcie się, what the fuck, ja tu wbijam do środka. Trzymajcie się i do zobaczenia, hej!